A jak powstaje miód? Pszczoła zbieraczka pobiera nektar z kwiatów. Następnie przekazuje go pszczołom ulowym. One zaś składają go w komórkach plastra, a potem pilnują, żeby odparowała z niego woda. Gdy miód zgęstnieje, plaster zostaje zasklepiony woskiem. Następnie do akcji wkracza pszczelarz. Bardzo ostrożnie wyjmuje z ula plastry miodu. Zdrapuje wosk i umieszcza je w wirówce. Po oczyszczeniu i odstaniu miód można przelewać do słoiczków. A w jaki sposób kijanka zmienia się w żabę? Na początku żaba składa skrzek, czyli jaja otoczone galaretowatą osłonką. W jajach rozwijają się kijanki. Po jakimś czasie kijanki wylęgają się. Przypominają teraz małe rybki. Mają długi ogon i oddychają skrzelami. W następnym etapie kijance wyrastają kończyny. Najpierw widoczne są tylnie nogi, a potem przednie. Kijanka rozwija się. Po około 75 dniach podobna jest już do żaby. Wciąż jednak ma ogon. W tym czasie skrzela zastępowane są przez płuca. Dzięki nim żaba będzie mogła wyjść na ląd. Po jakimś czasie ogon zanika i kijanka staje się dorosłą żabą. A jak to się dzieje, że z gąsienicy powstaje motyl? Najpierw motyle składają jaja, na przykład na liściu. Z jaj wykluwa się mała gąsienica. Musi ona bardzo dużo jeść, żeby urosnąć. Gdy gąsienica jest już odpowiednio duża, przechodzi w stadium poczwarki. Chociaż tego nie widać, wewnątrz kokonu larwa przeobraża się w pięknego motyla. Dorosły motyl, który wydostaje się z kokonu, to imago. Nie może jeszcze latać. Musi minąć parę godzin, aż jego skrzydła rozprostują się i wyschną. W ten oto sposób z gąsienicy powstał piękny motyl. Ślimaki, czyli inaczej brzuchonogi, są najwolniejszymi zwierzętami na naszej planecie. Poruszają się z prędkością 5 metrów na minutę. Gdy czują zagrożenie, chowają się do swojej skorupy. Są też ślimaki, które wcale nie posiadają muszli. Na przykład śliniki. Ślimaki często spotykamy po deszczu. Jest to dla nich świetna okazja, żeby napić się wody. Gdy jest sucho, chowają się raczej w zacienionych miejscach. Jedną z najlepszych rzeczy w ważkach jest właśnie to, że lubią jeść komary. Są mięsożercami i jedzą różne rodzaje owadów. Ważka może zawisać w jednym miejscu, latać bardzo szybko, a nawet latać do tyłu. Są jednymi z najszybciej latających owadów na świecie. Osiągają prędkość ponad 45 km na godzinę. Krety większość swojego życia spędzają pod ziemią. Podczas kopania podziemnych tuneli
kret potrafi stworzyć ogromną ilość kopców, tak zwanych kretowisk. Dzięki nim krety pozbywają się nadmiaru ziemi i wentylują podziemne korytarze. Krety są niemal ślepe, za to posiadają świetny słuch. Pozwala on im na znalezienie pożywienia pod ziemią. Dmuchawce powstają z kwiatów mniszka lekarskiego. Często nazywamy go mleczem, ponieważ gdy go zerwiemy, z łodyżki wypływa biały płyn, przypominający mleko. Gdy jego żółte kwiaty przekwitną, powstają nasionka. Przyczepione są one do puszczystych spadochroników. Zdmuchując dmuchawca, rozsiewasz nasiona tej pospolitej rośliny. Babka lancetowata świetnie sprawdzi się na otwarte rany. Choć wygląda jak pospolity chwast, dzięki swoim właściwościom potrafi zdezynfekować ranę, a także zatamować krwawienie. Jest również znanym lekarstwem na kaszel i choroby gardła. Mała biedroneczka 7 kropek miała, na zielonej łące wesoło fruwała. Biedroneczko, biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Biedroneczka poleciała i cały bochenek dała. Biedronki to bardzo pożyteczne owady. Te małe chrząszcze zjadają mszyce, czyli owady, które niszczą rośliny. Dzięki temu pomagają nam chronić uprawy. Niestety, w ostatnim czasie nasze biedronki są zagrożone przez plagę biedronek azjatyckich. Lata osa koło nosa, bzz, bzz, bzz. Lata mucha koło ucha, bzz, bzz, bzz. Lata sroka koło oka, ćwir, ćwir, ćwir. Lata bąk koło rąk, bzz. Lecą muszki koło nóżki, bzz, bzz, bzz. A kapusta trafia w usta, mniam, mniam, mniam.